Jesteśmy na Orange Video Fest by LiveTube. Jest z nami Rafał Górecki, czyli Rafgor, jeden z najbardziej znanych polskich pranksterów. Witam cię. Witam serdecznie. Ja bym chciał zapytać troszeczkę od tyłu, troszeczkę historycznie, bo wiem, że wcześniej, że jakby YouTube to nie jest twój pierwszy kontakt z widzami, z mediami, generalnie z takim światem właśnie branży rozrywkowej, można by powiedzieć, czy informacyjnej, nie wiem jaką rolę wcześniej pełniłeś. Chodzi o twoją pracę w telewizji. Być może jeszcze coś było? Jakbyś mógł przybliżyć, jak to się wszystko zaczęło, jak tam trafiłeś i co robiłeś? Wiesz, to akurat nie ma wiele wspólnego z pracą przed kamerą, bo ja tam byłem programistą przez 2 lata, ale wiesz co, załapałem dużo takiego i tej atmosfery takiej w mediach i widziałem w studio, jak się nagrywa wszystko i tak dalej. No i to też na pewno mnie jakoś tam zainspirowało. I też jest ciekawe to, że ja mimo tego, że właśnie byłem programistą, siedziałem przed komputerem cały czas, to jednak się zdecydowałem wyjść do ludzi, wyjść przed kamerę i zacząć coś też robić ze sobą, nie? Ciekawe bardzo. Skąd zamiłowanie do programowania? W czym programowałeś w ogóle i co programowałeś dla nich? Programowałem w zwykłym PHP-ie i robiłem po prostu strony internetowe, jakieś portale. Teraz właśnie też przygotowuję nową stronę internetową, także jeszcze w tym jakoś tam siedzę na pewno. Skąd zamiłowanie do tego? Ze szkoły jakoś wcześniej, czy po prostu tak sobie gdzieś tam skrypciłeś na boku? Wiesz co, jak dostałem komputer, to właśnie ciekawiły mnie różne sprawy z tym związane i jak wszedł internet, to bardzo mi się spodobało to, że można samemu napisać taką stronę. Też bardzo lubię w ogóle kreatywność, nie? Dlatego też założyłem kanał. Czego się zdecydowałeś na założenie kanału na YouTubie? Jakby inspirowałeś się pranksterami ze sceny zagranicznej i stwierdziłeś, że rzucasz pracę w telewizji i teraz jedziesz na swoim wózku? Wiesz co, to było tak, że nie mogłem od razu rzucić pracy, bo wiadomo, na początku się nie zdobywa żadnych pieniędzy z YouTube'a. Ja pracowałem sobie jako ten programista, siedziałem przed tym komputerem cały czas i bardzo zamulałem. Praktycznie nie wychodziłem do ludzi też. Jak wychodziłem z pracy po 8 godzinach programowania, znowu siadałem do komputera i stwierdziłem, że muszę zrobić coś takiego mocnego, co mnie z tego wyrwie, żeby być szczęśliwym po prostu. Czułeś się taki trochę wyalienowany, tak? No, można tak powiedzieć, chociaż też jakimiś tam małymi kroczkami jakoś wychodziłem do ludzi, ale potrzebowałem takiego mocniejszego kopnięcia. Z Wapniakiem kiedy się poznałeś? Już wcześniej się długo znaliście, czy to też tak jakoś w tym okresie, kiedy zmieniałeś swoje życie? Z Wapniakiem się poznaliśmy po wypuszczeniu 3 odcinków. Ja wypuściłem 3, on wypuścił 3, niezależnie, nie wiedzieliśmy o sobie kompletnie. On mnie tam gdzieś znalazł, mój filmik na Joe Monster i on się skontaktował do mnie ze mną na YouTubie. No i tak nawiązaliśmy współpracę. Na początku to miało być czysto taka czysta współpraca na zasadzie, że on mnie nagrywa, a ja jego i tyle. Ale tak się zaprzyjaźniliśmy, tak się zakumplowaliśmy, że nagrywamy teraz, wiesz, z czystą przyjemnością razem wszystko. Jeśli chcecie coś robić, to uczcie się tego sami, nie liczcie na żadne studia czy tam na szkołę jakąś, bo ja na przykład nauczyłem się programowania w wakacje w liceum. No i tak sobie, wiesz, z pasji po prostu robiłem te stronki. Pracowałem też w Agorze jako programista i później w tej telewizji po prostu wysłałem CV, bo znalazłem ogłoszenie i tak mnie przyjęli po prostu. Miałeś wtedy lat? Nie wiem, jak miałem jakieś 23 chyba. Teraz masz ile? 26. Okej, okay. Czyli nie wyglądasz na 26 lat. Zawsze myślałem, że jesteś młodszy. Wszyscy tak myślą. No tak. Jeszcze się mnie czasem pytają o dowód w sklepie. Powiedz mi jeszcze, skąd, znaczy, dlaczego akurat wybrałeś na te pierwsze filmiki, na przykład Tańczący z mlekiem? To było celowe? Wiedziałeś, że to stanie się wiralem? Czy tak po prostu stwierdziłeś, a może to? Wiesz co, stwierdziłem, że to mi będzie najłatwiej zrobić, wbrew pozorom, bo ja największe miałem problemy z przełamaniem się, jeśli chodzi o mówienie do ludzi, nie? Żeby powiedzieć coś śmiesznego na luzie i tak dalej. Więc stwierdziłem, że zrobię coś, co po prostu nie wymaga mówienia. No i tam zacząłem sobie tańczyć, wylałem to mleko i co ciekawe, nagrywałem to 4 razy, bo za każdym razem coś mi nie pasowało i 4 razy wracałem do domu, wiesz, cały w mleku. Jeszcze chciałem się zapytać, skąd czerpiesz skądś inspirację, albo w ogóle czy czerpałeś na samym początku z jakichś innych pranksterów ze sceny amerykańskiej, z Vitalia, czy nie wiem, z Whatever później, jak to wygląda? Vitali jeszcze wtedy nie był taki popularny. Joe Hills może?
jesteś wysoki. Andrew Hales na pewno, nawet tam skopiowałem jeden pierwszy film od niego, te łapanie za ręce. A najbardziej mnie zainspirował Ed Buzzmaster, taki łysy, tym takim ugly face'em, że wchodził sobie do sklepu i tam za o coś pytał sprzedawcę i później robił nagle takiego, wiesz. Nie, i to mi się tak spodobało, że, wiesz, że zacząłem sam takie rzeczy robić. A jak uważasz, bo rozmawiałem właśnie z Brianem z Whatever na ten temat, że u nich na amerykańskiej... Też się zainspirowałem, no. Na amerykańskiej scenie jest tak, że jeżeli ktoś dosłownie skopiuje kogoś pomysł, to nikt specjalnej, wiesz, tam hejtu nie robi w komentarzach, tak jak u nas, że na przykład, jeżeli ktoś by na przykład teraz twój filmik skopiował czy Wapniaka, to za chwilę, wiesz, u niego w komentarzach by było, że no, że kopiujesz go i tak dalej, ale nie mówię o takim totalnym kopiowaniu, ale powiedzmy z tego użycie tego samego pomysłu, ale w innej formie. Co o tym sądzisz? Bo na przykład Brian powiedział, że dla niego to jest spoko i po prostu on jeszcze, wiesz, polewa takim ludziom, daje im do przodu, no bo on nie uważa tego, że ukradli jego pomysł, coś takiego. Jak ty na to spoglądasz? Ja też tak uważam i ktoś tam na przykład robił oklaskiwanie przechodniów po mnie i dla mnie to jest bardzo fajne, bo jeśli ktoś wprowadza pozytywną energię jakąś, nawet kopiując jakby pomysł ode mnie, to jak dla mnie to jest bardzo spoko. Zresztą moje pierwsze dwa filmy poza tym Lekiem to były właśnie skopiowane z tych zagranicznych kanałów, bo się obawiałem tego, jak zareaguje polska publiczność na coś swojego, nie? No ale teraz znowu sam już nigdy nie kopiuję tych innych youtuberów, bo mam własne pomysły po prostu. Dlaczego akurat pranki? Czy ty chcesz w ten pewien sposób, no miałeś tą swoją przemianę, znowu wracamy do niej, chcesz też pokazać, że właśnie można się przełamać, można rozmawiać z ludźmi i wprowadzać taki fajny na ulicy humor, bo wszyscy są tacy ponurzy w Polsce i tak chodzą, czy po prostu akurat ci to pasuje jako materiał, jest prosto do nagrywania może, czy forma jest prosta dla ciebie? Chcesz tymi prankami pokazać, że jestem gościem, który właśnie był kiedyś super szarym programistą, siedział sobie gdzieś tam przez 8 godzin przy biurku i programował, a teraz wychodzę do ludzi, rozmawiam z nimi, jest fajnie, jest super, robię z nimi żart. No zdecydowanie tak. Znaczy, taką moją pierwszą myślą było to, żeby się po prostu wyrwać z tego nudnego życia, nie? Ale drugą kwestią, o której też od początku myślę, jest to, żeby właśnie pokazać ludziom, żeby byli bardziej otwarci do siebie, żeby byli też właśnie bardziej i tak dalej, bo jednak w Polsce, tak jak mówiłeś, to jest bardzo ciężka kwestia. Ja też byłem właśnie 3 lata temu w Egipcie i 3 dni temu, ale właśnie jak byłem te 3 lata temu, zobaczyłem w ogóle jak ludzie tam są bardzo otwarci, bardzo mili, jak każdy ze sobą rozmawia, nawet jak się nie zna, a u nas to jest bardzo, bardzo takie, wiesz, skupione. I dlatego dzięki temu też staram się jakby przenieść tą pozytywną energię do Polski. Dobrze, no to życzę Ci w tym jak największego powodzenia, żeby Ci się udawało dalej to robić, no i jak największej ilości fajnych pomysłów. Także dziękuję serdecznie za rozmowę.